Dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu. Kolejna fotografia. Wszystkich ciekawskich, o co chodzi, którzy wchodzą tu pierwszy raz, zapraszam do pierwszego odcinka. Wczoraj oglądaliśmy niedzielne zdjęcie o tytule, można powiedzieć, Formuła 1 albo, no nie wiem, czucie rosu. Wczoraj opowiadałem. Jeśli ktoś by był ciekawy, zapraszam do poprzedniego odcinka. A dzisiaj mamy taką fotografię. I przygotowując się do opowiedzenia o tej fotografii, trafiłem na słowo, którego wcześniej nie znałem. Otóż dla tych, którzy może nie wiedzą, od czasu do czasu wędruje sobie po różnych parafiach kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. I to wydarzenie nazywa się peregrynacja. I takie wydarzenie odbyło się również w mojej wiosce w 2012 roku, chyba w maju, więc znalazłem to, w opisie będzie napisane. I teraz tak, nie było mnie przy tym, jak ten obraz przyjechał, ale pamiętam, że byłem w domu, jak on wyjeżdżał. I teraz możecie sobie wyobrazić, jakie to jest mocne wydarzenie w całej wiosce, kiedy taka kopia przyjeżdża tutaj, nie wiem, co kilkanaście, co kilkadziesiąt nawet lat. No, chcąc nie chcąc, nawet osoby, które nie są związane jakoś z kościołem, musiały to odczuć, bo po prostu cała wieś, wszyscy z okolic się zjechali. I ja pamiętam, że byłem wtedy w domu i nie miałem cyfrowego aparatu. Nie wiem, jak to się stało, ale wziąłem F301 chyba, 35 i poleciałem, nie? Poleciałem, bo wiedziałem, że tam już jest jakieś zamieszanie i ten obraz wyjeżdża z kościoła no i jest akcja, nie? No to ja z zmysłu fotoreportera pach wyleciałem i zrobiłem to zdjęcie i naprawdę uczucie było nieziemskie, bo pierwszy raz stawałem się w takiej roli fotoreportera, wiecie, prasowego, można to nazwać, który wie, że ma przed sobą wydarzenie, które się już nie powtórzy i musi zrobić dobre zdjęcie. I wiecie, ja wtedy no, to był taki priorytet, który mi się pojawiał, że muszę zrobić właśnie fotografię, która zostanie już tutaj zapisana w historii naszej wioski. No i to jest jedno z tych zdjęć. I co też było fajne, że miałem chyba na filmie, na błonie tam chyba połowę filmu, więc musiałem mega oszczędzać i myśleć o tym, jakie zdjęcie zrobić. I to jest właśnie jedna z tych fotografii. No, cieszę się, że wtedy byłem. Pamiętam jeszcze, jak robiłem, jak odjeżdżał w samochodzie i tak dalej, ale to jest jedno z ważniejszych takich zdjęć, które ująłem w tej publikacji. Co mogę powiedzieć jeszcze? Mogę powiedzieć jeszcze, że nabiera, no wiadomo, mocy to zdjęcie po latach i dzisiaj, kurczę, jest chyba dla mnie czymś więcej niż tylko dokumentem. Jest to zdjęcie dla mnie na pewno ważne i tyle mogę powiedzieć. No fajnie, też te osoby, które są na tych fotografiach, ja je widzę bardzo często, nie dosyć, że mojego proboszcza, to jeszcze osoby, które trzymają ten obraz, no to wszystko jest bardzo takie, no czuć powagę sytuacji. I tak jak mówiłem, fotografia wykonana była na jakiejś błonie kolorowej, nie pamiętam jakiej, aparat chyba F301 i 35. Tyle. Kolejna fotografia. Wtorek, miłego dnia, popołudnia, jeszcze jest rano. Życzę Wam. Do zobaczenia, mam nadzieję, jutro.